od 1988 roku do 2008 kierowałam Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Ponieważ to jest małe muzeum, jak wszyscy wiedzą, i tutaj było tylko 3 pracowników merytorycznych, w związku z tym podzieliliśmy tak sobie pracę jakby między 3 osoby. Jedna zajmowała się historią, druga etnografią, a ja przyjęłam na siebie sprawy wystawiennicze, głównie wystaw sztuki. I w związku z tym tutaj odbywało się bardzo, bardzo różne wystawy. Odbywały się wystawy sztuki profesjonalnej, także amatorskiej, także prezentowali się twórcy z Wągrowca, a nawet z okolic Wągrowca. W latach 90. organizowaliśmy taki ogólnopolski konkurs sztuki ludowej i amatorskiej o tematyce biblijnej. To było w formie biennale, czyli co 2 lata się odbywały. I z tego konkursu udało nam się zakupić najciekawsze prace, powstała kolekcja, ale po 5 latach, to był ostatni był w roku 1999, i doszliśmy do wniosku, że w zasadzie trzeba zakończyć już ten konkurs, bo zebrało się około 300 tych obiektów z tego konkursu, a muzeum niestety magazynowo już pękało w szwach. No i także zakończyliśmy te ogólnopolskie konkursy i zrobiła się jakby taka luka na imprezy ponadregionalne, takie no, szersze. I w związku z tym wpadł mi do głowy pomysł, żeby organizować taki przegląd właśnie o zasięgu powiatowym. Do tego przeglądu pracę mogły dać osoby nieprzygotowane artystycznie, czyli bez żadnej szkoły, ale także mogły dać pracę osoby po studiach i takie tutaj również się prezentowały. Pokazywali się nawet studenci Liceum Plastycznego w Poznaniu pochodzący z Wągrowca i studenci Wyższej Szkoły Plastycznej w Poznaniu, którzy pochodzili z Wągrowca. No i żeby to nie było tak, że każdy, kto by chciał, mógł tutaj się zaprezentować, to uważałam, że należy postawić pewne warunki. To znaczy ja uważam i nie tylko ja, że prezentowanie pracy w muzeum jest nobilitujące dla autora bardzo i w związku z tym z kolei muzeum, żeby pokazać czyjeś prace, musi zwrócić uwagę, żeby te prace były no i pod względem artystycznym i estetycznym na tyle dobrze przygotowane, że można je w muzeum zaprezentować. Został opracowany jakby taki regulamin tego przeglądu, czyli kto może brać udział. Oczywiście było zaznaczone, że osoby dorosłe. Przede wszystkim to no nie był to przegląd dla dzieci, tylko dla osób dorosłych. I oprócz tego, że mogły to być osoby o różnym przygotowaniu, to jeszcze taki warunek był postawiony, że powinny te osoby wcześniej gdzieś już pokazywać swoje prace. Znaczy, to miało tak jakby zabezpieczyć muzeum, że te prace są na tyle ciekawe i na tyle, no jeszcze raz podkreślam, pod względem estetycznym przede wszystkim przygotowane, że tutaj możemy je pokazywać, ale także zaznaczyliśmy, że może się zdarzyć, że muzeum nie przyjmie pracy z jakichś ważnych względów, a niestety takich kilka, za mojej kadencji, że tak powiem, kilka takich sytuacji było, że faktycznie były dostarczone prace, które no niestety, ale na tej wystawie nie mogły się znaleźć. Można się było spodziewać
że tych prac będzie bardzo dużo i żeby tutaj nie trzeba dokonywać jakiejś selekcji, to w tym naszym regulaminie zaznaczone było, że jeden autor może dostarczyć od 1 do 3 prac. Na początku, i myślę, że to przez cały czas, najwięcej było prac malarskich. Najwięcej było prac malarskich, fotografii mniej, ale też problem właściwie był z rękodziełem. Problem z rękodziełem polegał przede wszystkim na tym, że przed laty w Domu Kultury działał, potem w Związku Emerytów działał taki klub hafciarski. Tam było dużo pań, które wykonywały hafty, ale pałuckie i nie tylko pałuckie. I no każdy chciał jakby zaistnieć i to było wiadomo, że jeżeli wszyscy nam tutaj przyniosą po 3 prace jeszcze z różnych dziedzin, no to może się okazać, że muzeum jest trochę za małe. I było pierwszy to chyba, zdaje się, że na pierwszym właśnie nie ograniczyliśmy, że nie powinno być haftów regionalnych, bo to jakby miały być inne wystawy, które te hafty pokazują. I później, zdaje się, że na pierwszym, ale już dokładnie nie pamiętam, że na pierwszym jeszcze pokazywał się haft regionalny, natomiast następnych było ograniczenie, już ograniczenie tego rękodzieła do prac takich, no poza haftem, że tak powiem. Trochę to wszystko jakby zaczęło, jeżeli chodzi o rękodzieło, więcej się pokazywać jakby technik przede wszystkim. W momencie, kiedy powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku i tam zaczęła działać sekcja rękodzieła i panie z tego rękodzieła zaczęły przynosić prace tak bardzo, bardzo różnych technikach wykonywane. Czy moim zamiarem było też coś takiego, bo tutaj do muzeum zgłaszało się dużo osób, że chcą mieć wystawę indywidualną. I te przeglądy, znaczy była kolejka na kilka lat, ponieważ wiadomo, że muzeum nie jest po to, żeby pokazywać tylko sztukę nieprofesjonalną czy tam ludową. I w związku z tym była kolejka na wystawy zapisana osób, które miały powiedzmy za 2 czy za 3 lata dopiero mogły mieć wystawę. Ale właśnie podczas tych przeglądów zdarzały się osoby, które nie były znane, no bo wiadomo, że były, ja miałam kontakty wcześniej, akurat jeżeli chodzi o plastykę, fotografię, to ja miałam kontaktu bardzo dużo wcześniej z autorami i no wiedziałam, kto się czym zajmuje i czy można go tutaj pokazywać, czy szybko go pokazać, czy może go jeszcze dać mu czas na to, żeby sobie popracował. I pierwszy taki przegląd odbył się w 2002 roku. Ja ten przegląd organizacyjnie również prowadziłam i później kolejnych 7 do 2014 roku opanowywałam, że tak powiem, organizacyjnie. I bardzo się cieszę, że te przeglądy są kontynuowane.